Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie żeby ich zawstydzić, czy powiedział dosłownie zasmucić, ale po to, żeby wiedzieli, jak nader obfitą miłość żywi do nich. Biblia to Boże Słowo pochodzące, skierowane do nas z samego Bożego serca. Posłuchaj tych słów. I rzekł Mojżesz do synów izraelskich, oto Pan powołał imiennie Basalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy i napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem i wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, ze srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. Dał mu też zdolność nauczania jemu i Ochariabowi i synowi tego i tamtego, napełni ich umiejętnością wykonania prac, wszelkich prac rzemieślniczych, rzeźbiarskich, hafciarskich, fioletowej i czarnej purpurze, w karmazynie dwakroć barwionym i w bisiorze, w tkaninie, sporządzania wszelkich rzeczy i obmyślania wszelkich wzorów. Niech wtedy Basalel i Ochariab i wszyscy zręczni mężowie, którym Pan dał mądrość i umiejętność, aby umieli wykonać wszelką pracę potrzebną do służby świątyni, zrobią wszystko, jak rozkazał Pan, i wezwą Mojżesz, Basalela i Ochariaba i wszystkich zręcznych mężów, których serce Pan obdarzył mądrością, wszystkich, których serce poniosło, aby przystąpić do pracy i wykonać ją. Masz może firmę, którą prowadzisz, albo masz pracowników, bądź pracujesz dla kogoś, wykonujesz pracę fizyczną, może wymagającą zdolności manualnych, a może umysłowo przy komputerze. Hej, co abyś pamiętał, że jest namaszczenie dostępne, faktycznie jest w tobie obecne, by wykonać każdą pracę, każde zadanie, każde zlecenie. Bóg mówi w Słowie, że macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko, że ono pozostaje w was i poucza was o wszystkim. Mówi w Słowie, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia, codziennego życia i pobożności. Że Chrystus stał się dla nas mądrością od Boga. Że w Nim, a dzisiaj w nas, ponieważ On mieszka w nas, są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania, przy tym, że będzie błogosławił pracę naszych rąk. A kiedy w tym tygodniu napotkasz sytuację, w której nie wiesz, co robić, Nie wiesz, jak modlić się należy, On powiedział, że podobnie ten sam Duch Święty, Boże namaszczenie, wspiera Ciebie i mnie w niemocy. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, wtedy sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, innych językach. I czytamy, że kiedy modlisz się w ten sposób, ten, który zna serce Boże i bada serca ludzi, ten wie, jaki jest zamysł Boży i zgodnie z Bożą wolą, Bożą myślą, wstawia się za Ciebie, modli się za Ciebie i możesz wiedzieć, że we wszystkim będzie współpracował z Tobą ku dobremu. I chcemy, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.